Violetta Piątkowska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na rozmowę tygodnia. Dziś moim Państwa gościem jest Pani Anna Ewa Cicholska, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z ramienia Prawo i Sprawiedliwość. Witamy Panią bardzo serdecznie. Witam serdecznie Panią redaktor i witam wszystkich widzów telewizji Ciechanów. Pani poseł, już dawno się nie widziałyśmy, więc tych tematów zarówno bieżących, jak i nieco zaległych się uzbierało. Jednak chciałabym, abyśmy rozpoczęły od tematu ważnego przede wszystkim dla samorządów. Między innymi powstał Fundusz Dróg Samorządowych. Jest to nowy mechanizm wsparcia. Chciałabym, aby pani poseł powiedziała nam nieco więcej o tym funduszu. Kto może ubiegać, jaki cel i czemu warto skorzystać i aplikować o te środki? Szanowni Państwo, szanowna Pani redaktor, Fundusz Dróg Samorządowych to jest najlepszy program, jaki można sobie było wymarzyć po roku 1989. Przede wszystkim skierowany jest on do samorządów, szczególnie zachęcam te samorządy biedniejsze, bo takie mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 80%, czyli tylko 20% środków własnych. Także jest to szalenie ważny program. Pozostałe samorządy, jeżeli nie spełniają tych parametrów, to otrzymują wsparcie w wysokości 50%. W tej chwili są bardzo duże środki finansowe przeznaczone na ten program. Zachęcam wszystkich samorządowców do zainteresowania się, do aplikowania o te środki. Informacje są zarówno u wojewody mazowieckiego, jak też mogą Państwo zasięgnąć informacji w Ministerstwie Infrastruktury. Szanowni Państwo, dzięki temu programowi będzie można budować bądź też przebudowywać zarówno drogi powiatowe, jak też i mosty, jak również połączenia pomiędzy drogami wojewódzkimi, powiatowymi, jak też i drogi gminne. Jest możliwość skorzystania z tak dużego wsparcia finansowego, także warto wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Zachęcam Państwa, jeżeli będą jakieś problemy, to zapraszam do mojego biura. Ja służę swoją radą i pomocą. Byłam wieloletnim radnym powiatowym tutaj w powiecie ciechanowskim, przewodniczącą Komisji Budżetowej. Wiem, jak ogromną rolę dla samorządów stanowi budowa dróg, ich nawierzchni. To jest właściwie taki najważniejszy temat. Zawsze radni, czy to powiatowi, czy radni gminni, czy miejscy, dla nich najważniejszy jest stan nawierzchni dróg. No a to jest również szalenie ważne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na polskich drogach. Zachęcam Państwa, bardzo dobry program, proszę z niego korzystać i zainteresować się takowym wsparciem. Pełna zgoda Pani poseł, bo dla wielu samorządów właśnie ta infrastruktura drogowa jest bardzo często ogromną bolączką, więc bardzo dobra informacja dla samorządów, warto skorzystać, także my również zachęcamy, ale skoro Pani poseł rozmawiamy o tych pomocach, o pieniądzach dodatkowych, to warto tutaj wspomnieć o nowym programie 500+ dla niepełnosprawnych. Program ten będzie ruszał od 1 października bieżącego roku. Chciałabym, aby Pani poseł nam powiedziała, jakie będą kryteria przyznawania tego świadczenia. W tej chwili to pracujemy nad tym programem. Jest projekt, przygotowany projekt. Mam nadzieję, że rzeczywiście 1 października wejdzie już do realizacji. Wielokrotnie mówiło się na temat wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Otrzymały na starcie dzieci, czyli objęte są programem 500+ wszystkie dzieci bez względu na dochód w rodzinie, czy na ilość posiadanych dzieci w rodzinie i to jest szalenie ważne. No a teraz wychodzimy sukcesywnie naprzeciw osobom niepełnosprawnym. Oczywiście
oczywiście przede wszystkim ten program będzie skierowany do osób, które są objęte całkowitą niepełnosprawnością, czyli nie mogą się poruszać, potrzebne jest im dodatkowe wsparcie, dodatkowa opieka medyczna. Także no, w trakcie te parametry dokładnie będą ustalane, jakie osoby będą mogły korzystać. No ale to jest przede wszystkim taki warunek. Skierowany będzie dla osób, które mają renty socjalne, emerytury, no ale przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnością. I to jest szalenie ważne, bo podnieśliśmy najniższą emeryturę, zasiłki dla osób, prowadziliśmy program, gdzie będą mogli kupować osoby starsze, jak też i z niepełnosprawnością, leki bezpłatne. No a tutaj już wychodzimy naprzeciw takim, to jest już, możemy powiedzieć, taka konkretna, wymierna pomoc dla rodzin, pojawia się choroba w rodzinie i jeden z członków rodziny, czy też no więcej, ma taką niepełnosprawność. Mhm. Także szanowni Państwo, jest to długo oczekiwany program, ponieważ wielokrotnie w przestrzeni medialnej, jak też i podczas różnych rozmów, ja bezpośrednio się spotykałam z osobami niepełnosprawnymi, jak też i z opiekunami tych osób. No i wielokrotnie wskazywały na taką potrzebę. No i cieszę się bardzo, że Ministerstwo Rodziny wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom. Program dla osób niepełnosprawnych, dla seniorów mamy szerzej rozwinięty, wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Już dużo w tej kwestii zrobiliśmy, no ale to są programy długofalowe. Pani poseł, porozmawiałyśmy trochę o środkach, jakie mogą uzyskać samorządy, porozmawiałyśmy o nowym programie wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Teraz chciałabym, abyśmy się zajęły tematami aktualnymi, które dzieją się w Polsce. Między innymi w środę główny inspektor farmaceutyczny poinformował, że brakuje jest problem z dostępnością około 95 substancji leczniczych, co przekłada się na około 300 leków. Jak sytuacja wygląda w tej chwili? Czy pacjenci, którzy chcą dostać leki chociażby na cukrzycę czy na problemy z ciśnieniem, mogą iść do aptek i spokojnie te leki dostaną? Jak wygląda sytuacja? Szanowni Państwo, rzeczywiście pojawił się problem, natomiast Ministerstwo Zdrowia szybko poradziło sobie z tym. W tej chwili sytuacja jest już stabilna. Mam takie informacje, że substancje, które są potrzebne do produkcji tych brakujących leków, są już dostępne w hurtowniach i leki w najbliższym czasie już pojawią się w aptekach. Także osoby chore, potrzebujące takiego wsparcia, już mogą być bezpieczne. Szanowni Państwo, ten problem nie dotyczył tylko naszego kraju, był to problem ogólnoświatowy. Jest już opanowany, możemy czuć się ważną bezpiecznie. Ważną informacją jest również dla pacjentów to, że od poniedziałku zostanie uruchomiona specjalna infolinia, prawda? Tak, 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 tak. I będzie można zasięgać takich już kompetentnych informacji dotyczących, w której aptece będą leki, które hurtownie będą dysponowały poszczególnymi lekami. Także opanowało Ministerstwo Zdrowia już ten problem i jest stabilnie. Pani poseł, kolejnym bieżącym problemem jest m.in. rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych. W tym roku mówimy o tak zwanym podwójnym roczniku, bo zarówno rekrutują się uczniowie, którzy skończyli 8 klasę, jak i uczniowie, którzy skończyli gimnazjum.
Szkoły muszą przyjąć prawie dwa razy więcej uczniów, około 370 tysięcy. Część uczniów nie dostała się do wymarzonych szkół, nawet ze świetnymi wynikami, które widnieją na świadectwach szkolnych. Pani poseł, skąd ten problem? Czy jest to wina reformy, bo tak zarzuca wam opozycja, czy jest to wina źle przygotowanego samorządu? Szanowni Państwo, no Pani redaktor postawiła mi takie pytanie, czy to jest wina reformy, czy samorządu, czyli czy wina Ministerstwa Edukacji Narodowej, czy samorządów. Otóż myślę, że wina leży po stronie samorządów, ponieważ miejsc w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych jest znacznie więcej niż uczniów, którzy te szkoły ukończyli. Samorządy już dużo wcześniej miały wiedzę na ten temat, ile uczniów ukończy szkołę podstawową i gimnazjum, i mogły pilotować to, jaką ilość mogą przyjąć. Było to wszystko pod kontrolą. Są samorządy, które świetnie sobie z tym problemem poradziły, no a niestety są i takie, które no robią, to są tak zwane fake newsy, no przekazują nieprawdziwe informacje. Z tego co wiem, minister edukacji narodowej, pan Dariusz Piątkowski, prowadzi rozmowy z samorządami, mają to pod kontrolą i proszę czuć się bezpiecznie. Mam nadzieję, co do tego jestem przekonana, że wszyscy uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową czy gimnazjum, dostaną się do odpowiednich szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i będą kontynuować naukę zgodnie z przygotowaniem takie, tak jakby chcieli dalej, takie kierunki, jakie będą chcieli dalej. Teraz czekać jest na rekrutację uzupełniającą, bo będzie ona trwała od połowy lipca do sierpnia. Tak myślę, pani redaktor, i jestem co do tego przekonana, że to się wszystko ustabilizuje i niepotrzebne są takie wcześniejsze komentarze ze strony opozycji. Nauczyciele też otrzymają podwyżki, oprócz tego też nauczyciele żyli w niepewności, od 1 września otrzymają podwyżki, biorąc pod uwagę te, które otrzymali w styczniu i teraz we wrześniu, to będzie około 15%, no dużo i mało. Ja bym chciała, żeby polski nauczyciel był dobrze uposażony, miał bardzo dobre wynagrodzenie, ale no z każdym rokiem będzie wzrastało. Jeżeli budżet państwa będzie stabilny, będzie wzrastał, no to wtedy i sfera budżetowa będzie więcej zarabiała. To nie tylko nauczyciele, no są również urzędnicy i inni pracownicy, którzy stanowią sferę budżetową. No i też chcieliby zarabiać godnie. Także tutaj też jest ustabilizowane. Mam nadzieję, że rok szkolny rozpocznie się we wrześniu. Każdy uczeń dostanie się do szkoły, którą sobie wymarzył, no zgodnie oczywiście z oczekiwaniami, ale też i z wynikami nauczania, jakie miał wcześniej. No a nauczyciele przystąpią do pracy i będzie... Miejmy nadzieję, że słowa pani poseł się spełnią. Co do podwyżek nauczycieli, to zapewne jeszcze do tematu wrócimy bliżej tego roku szkolnego. Porozmawiałyśmy na różne tematy, ale teraz czas trochę podsumować, bo ten rok jest rokiem szczególnym. Mamy za sobą wybory do Europarlamentu, przed nami wybory jesienne. Pani poseł, z perspektywy czasu, bo zrobiliście dobry wynik, prawie 42% poparcie otrzymało Prawo i Sprawiedliwość. To była maksymalna mobilizacja elektoratu. Czy liczycie, że powtórzycie ten wynik, albo będzie to wynik lepszy na jesieni? Pani redaktor, no jeżeli zaczyna się kampanię wyborczą,
to myślę, że każdy polityk powinien stawiać wysoką poprzeczkę. Rzeczywiście był bardzo wysoki wynik do Europarlamentu, bo mieliśmy drugi w Polsce. Pierwszy był na Podkarpaciu, no a tu na Mazowszu Prawo i Sprawiedliwość no, osiągnęło ogromnie wysoki wynik. Sukces jest niepodważalny. No to była ciężka praca zarówno osób, które były na liście do parlamentu, jak też i tych, którzy ich wspierali. No ja byłam osobą wspierającą, też ciężko pracowałam w czasie tej kampanii do europarlamentu. Teraz przygotowywuję się już do swojej kampanii do parlamentu, no, która już będzie w najbliższym czasie. No i stawiam sobie poprzeczkę taką, że ten wynik będzie jeszcze wyższy. No przynajmniej wszystko, jak na tę chwilę na to wskazują. No i tak mówią sondaże. Ale nie możemy tak spocząć na laurach, tylko trzeba pracować, docierać do swoich wyborców, rozmawiać z nimi, wsłuchiwać się, bo tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, są różne problemy, trzeba wyjaśniać je, no i po prostu no, pracować i jeszcze raz pracować. Pani poseł, czy ta druga kampania, pani kampania będzie bardziej pracowita niż ta pierwsza? Jak to wygląda? Pierwsza 4 lata temu? Tak. Jest mniejszy stres, większe zaangażowanie, bo to już nie jest pierwsza kampania, więc wydaje się, że z każdą kolejną powinno być łatwiej. Jak to wygląda? Znaczy tak, pani redaktor, wcześniej miałam kampanie samorządowe, były tak troszeczkę inne, w mniejszym zakresie. Ta kampania, która była 4 lata temu, myślę, że też była w takim mniejszym zakresie, bo ją robiłam też praktycznie jako samorządowiec wcześniejszy, gdzie byłam znana no, tylko na terenie gminy Regimin, no, częściowo powiatu ciechanowskiego, również drogą też, jeżeli chodzi poprzez media społecznościowe, docierałam do większej liczby osób, no ale praktycznie nie byłam znaną osobą w okręgu. No w tej chwili ta kampania moja to już będzie jako parlamentarzystki Prawa i Sprawiedliwości, która przez 4 lata pracowała w okręgu od Żyrardowa do Mławy, mając biuro główne w Ciechanowie i dwie filie, jedną w Żyrardowie, drugą w Mławie. Także no, będzie to, tak może określę, będzie to większa kampania, większa, bo już większym zasięgiem będę musiała objąć swoich wyborców, ale zobaczymy. To nigdy nic nie wiadomo. Jesień wszystko zweryfikuje i nadchodzące wybory. Pani poseł, już tak na zakończenie, mamy okres wakacji. Pani jako były pedagog, teraz jako poseł, na pewno ma kilka słów do uczniów. Czy chciałaby im Pani powiedzieć, życzyć im udanych wakacji i powiedzieć kilka słów na temat bezpieczeństwa, bo wiemy, że w naszym kraju podczas wakacji ilość wypadków niestety wzrasta i bardzo często są to wypadki śmiertelne. Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, jeżeli chodzi o dzieci, młodzież, to są mi bardzo bliscy. Szczególnie jeżeli chodzi o moją pracę zawodową. No wcześniej jako pedagog, dyrektor szkoły, w tej chwili pracuję w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. I nie ma chyba ważniejszej sprawy jak bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, no również osób dorosłych. Szczególnie podczas wakacji, gdzie dzieci mają dużo czasu wolnego, czasem pozostają pozostawieni sami sobie. I to jest bardzo ważne, że rodzice, którzy planują zorganizować wypoczynek podczas wakacji, szczególnie kolonie, półkolonie, powinni skontaktować się z mazowieckim kuratorem oświaty,
czy dany turnus jest zarejestrowany. To jest szalenie ważne. Jeżeli jest zarejestrowany, jeżeli jest w rejestrze kuratorium, no to wtedy objęty jest takim fachowym nadzorem. Wtedy i stacja sanitarno-epidemiologiczna ma nadzór, służby medyczne, ratownictwo, straż, policja, no jak również kompetentne osoby z nadzoru, wizytatorzy. Jeżeli na takich przebywają dzieci w półkoloniach czy też obozach, no to myślę, że powinny czuć się bezpiecznie, ale również bezpieczeństwo jest ważne podczas wypoczynku w mieście, na wsi, szczególnie dzieci przebywające na wsi podczas prac polowych. No, rodzice też muszą uważać, bardzo dużo wypadków w czasie wakacji ma miejsce nad wodą. Jeżeli nawet dzieci rowerem się poruszają podczas różnych zabaw, także to jest szalenie ważne. Wszystkim Państwu, dzieciom życzę takich radosnych, pogodnych, słonecznych wakacji, a przede wszystkim bezpiecznych. Jest również wyprawka 300+ dla ucznia, także będziecie mogli skorzystać z tego, kupić sobie odpowiednie przybory, pomoce naukowe. Także to jest też szalenie ważne. W tym roku będą objęci uczniowie uczący się w różnych typach szkół do 20 roku życia. Także to też wychodzimy naprzeciw tym uczniom, którzy pobierają naukę w różnych typach szkół. Więc na pewno, Pani Poseł, już uczniowie nie mogą się doczekać tego roku szkolnego. My również ze swojej strony, drodzy widzowie, apelujemy. Pamiętajcie, zabawa zabawą, jednak zdrowie w te wakacje jest najważniejsze, żebyśmy mogli w tym nowym roku szkolnym spotkać się w pełni sił i dalej wymieniać się poglądami. Dziękuję Pani Poseł za rozmowę i za życzenia zarówno dla naszych młodszych widzów, jak i starszych. Zapewne jeszcze nieraz będziemy się widziały przed tymi jesiennymi wyborami. Państwu natomiast bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną rozmowę tygodnia. Do zobaczenia.